Cześć, witajcie w kolejnym odcinku radiowym. A dzisiaj zajmiemy się znanym dość dobrze w świecie radiowym ręczniakiem, jakim jest Quasheng. To jest akurat model chyba troszeczkę zmieniony. Tych modeli wyszło różnych kilka, ale to jest wszystko na jedno kopyto, czyli model UVK5. K8 to jest być może taka jakaś wariacja. Nim się zajmiemy i spróbujemy go zamienić na odbiornik globalny. Odbiornik globalny, jeśli nie wszyscy wiedzą, to może odbierać różne stacje radiowe komercyjne, jak i te amatorskie w modulacji AM, SSB. Ten również i w FM-ie broadcastowe będzie mógł odbierać od praktycznie kiloherców do 30 MHz. Z racji, że jest to ręczniak na pasmo 2 m 70 cm, jest tyle wariacji do niego, różnych firmware'ów, które zmieniają go na nadawanie na odbiór SSB, na nadawanie SSB, czego nie polecam generalnie, ale odbiornik w jakiś tam sposób działa mniejszy lub mniej lub bardziej dobry. Ale dzisiaj zajmiemy się konwersją tego ręczniaka z pasma 2 m 70 cm na odbiornik globalny na pasmo KF-owe. Umożliwia nam to taki układ, który zakupiony można być na znanym portalu aukcyjnym. Dostajemy taki oto kit, który należy zamontować w tym ręczniaku. A kit składa się z płytki z zamontowanym układem SI4732. Jest to odbiornik radiowy, który właśnie umożliwia nam odbieranie takiego zakresu częstotliwości. To prawdopodobnie dławik i kilka kondensatorów SMD. To zobaczmy sobie, co tam w środku jest. Co dostajemy? Jeszcze tego nie otwierałem. Dławik, kondensatory, no i taka bardzo cienki laminat. Taka śmieszna płytka, którą montuje się w miejsce odbiornika, czy układu scalonego, który jest na płycie Quashenga. Więc będziemy musieli sobie rozebrać. Zadanie nie jest dla początkujących, myślę, gdyż troszeczkę można tutaj polec na wlutowywaniu elementów SMD. Czyli to jest model UVK 5, nawiasie 8. UVK 5.8. Rozbiera się to dość prosto, ponieważ wystarczy chyba tylko podważyć. I nasz Quasheng powinien być już rozebrany. No, myślałem, że użyję takiego czegoś, ale niestety. Więc musimy dokonać brutalnej rzeczy i użyć śrubokręta. Z tego co pamiętam, to chyba wystarczy i to powinno się już wysunąć nam cała płyta główna z szasi naszego radiotelefonu. No, nic się tu nie odkręca i powinno nam wyjść, ale nam nie chce. Wszystko trzeszczy, a nie wychodzi. OK. Pomału, bo trzeba odlutować głośnik, także ja już włączam lutownicę i będziemy działać dalej. OK. Odkładamy sobie na bok, a zajmujemy się w tym momencie naszą płytą. Tu mamy układ odbiornika, który siedzi oryginalnie. Musimy go pozbyć się, jak i tutaj trzech kondensatorów, jak dobrze pamiętam, i w ich miejsce wlutować te, które otrzymaliśmy. Następnie płytkę wkomponowujemy na miejsce tutaj układu. To są pady, które musimy połączyć. Te pady łączymy tutaj za pomocą jakiegoś tam drutu kenarowego z odpowiednimi miejscami na płycie.
No i jeszcze musimy zmienić tutaj jeden dławik. Ale żeby się do niego dostać, musimy otworzyć, właściwie podnieść nasz wyświetlacz. Jak dobrze pamiętam, to on jest na wcisk. Coś mi tutaj trzyma. Nie wiem co. Prawdopodobnie. Aha, tam w środku jeszcze jest. Ok. Nic na siłę, wszystko młotki. Pozbywamy się tej cewki i podlutowujemy się z naszym dławikiem i zajmiemy się potem układem. Więc ja najpierw wylutuję tą cewkę. I tak oto z odbiornika z radiotelefonu, który kosztuje grosze, możemy otrzymać odbiornik globalny, ale jak on będzie działał, no to ja też jeszcze nie mam zielonego pojęcia, czy to będzie warte zachodu. No dobra, pierwszy etap już za mną. Dławik usunięty, wstawiony ten, który był w komplecie. Teraz czas na wylutowanie tego układu, jak i tutaj dwóch innych kondensatorów. Więc do dzieła. Mamy już te elementy wylutowane, układ, kondensatory, także ściągniemy je plecionką, tutaj pola lutownicze, żeby były czyste i lecimy dalej z lutowaniem kondensatorów, jak i naszego układu. OK, możemy wsadzać komponenty. No i układ został wlutowany. Jak widać, wlutowaliśmy tutaj te wyprowadzenia. Tu dokonaliśmy takiej zworki od tego złącza do tej części kondensatora i tu taka króciutka do tego rezystora. Masa przylutowana. Tutaj dławik mamy. Możemy zamknąć ekran. Ale to jedną ręką nie praca, nie robota, jak to się mówi. Przemyjemy sobie to wszystko jeszcze stopnika, żeby to wyglądało przyzwoicie. Ekran widzę prysnąłem, więc też go przemyjemy. Jeszcze raz inspekcja pod lupą. Wszystko ok. No i
Złożony mamy już nasz radiotelefon, ale teraz co musimy dokonać, to musimy zmienić oprogramowanie, czyli przeflaszować. Wciskamy PTT, włączamy, dioda się pali, zapinamy programator. Zawsze mam problem, czy ja mam taką wtyczkę, więc szukamy wtyczki odpowiedniej. OK. No i ja już tutaj nie będę wam pokazywał, jak to się odbywa. Myślę, że każdy wie. OK, wgrywamy. Dioda mruga, czyli przyjmuje firmware, który jest, umożliwi nam korzystanie z tego odbiornika. Chwilę musimy zaczekać i zobaczymy, jak na razie wszystko idzie w porządku. OK, poprawnie. Welcome. No i cóż nam pozostaje? Musimy się jakoś tam teraz przełączyć na odbiór, aby włączyć nam dolne pasmo. Aby uaktywnić odbiornik, trzeba przytrzymać 0 podobno. A niestety u mnie się nic nie dzieje. No i zobaczcie, wgrałem nowe oprogramowanie, firmware. Niby tu działa, klawiatura działa, jednak co zauważyłem? Po wejściu w opcję odbioru FM, czyli żeby skorzystać z tego odbiornika, trzeba przytrzymać 0. No i co się dzieje? Zawiesza nam się cały kłaszęk. No i szukałem przyczyny. Mówię, pewnie gdzieś spartoliłem pracę, robotę. No i mierzę sobie piny na przejście, więc lecę. OK. Jest OK. Jest OK. Jest OK. Jest OK. Jest OK. Jest OK. Te prawdopodobnie dwa też są przygotowane. No i lecę dalej. Mówię, poszukamy. Może gdzieś jednak spartoliłem robotę. No to jest OK, ale zobaczcie. Do tego pada mam przejście. Natomiast do nóżki układu przejścia nie ma. No i taka ciekawostka. Więc prawdopodobnie, jak ja tutaj sobie odgrzebałem to ta nóżka nie jest zalutowana. Zobaczcie, nie ma przejścia. Nie wiem, czy ona jest w powietrzu. Nie wiem, jak to jest możliwe. Tu do pada jest. Tu do wyprowadzenia z układu nie ma. Może to, że nie działa. Sprawdzę sobie pod lupą. No nie wiem, czy to złapie telefon, ale no ta nóżka jest ewidentnie w powietrzu nad padem. Także dolutujemy i zobaczymy, czy układ ruszy. No i słuchajcie, dolutowałem tą nóżkę. Przeżyjmy to razem. Czy teraz się uruchomi? Przytrzymujemy 0. Wow! Zaskocz. 1-0 dla mnie. Wygrałem. Także 1-0 dla mnie. Taki babol kupiony. Nowy układ lutowany. Jedna noga podniesiona. No i działa. I zaczęło coś odbierać. Oj, nasz kłaszek złożony. Co ciekawe, po tej przeróbce zostaje mu cały czas możliwość nadawania i odbierania na 2 m 70 cm. Dobra, i teraz włączamy nasz odbiornik. Ja się na szybko musiałem nauczyć jego obsługi. Więc przełączymy się w LSB, USB. Bardzo cicho działa odbiornik. No i wyszukajmy sobie coś. No, rewelacji nie ma. To trzeba przyznać, że rewelacji jakiejś nie ma.
Ok, przeszliśmy na 80. Trzeba dostroić troszeczkę. Odbiera. Także mamy po takiej przeróbce odbiornik KF-owy. Zawsze, wszędzie, myślę, że w terenie również zadziała, a nawet lepiej. Na cuda nie liczcie, nie będzie to żaden profesjonalny odbiornik. Jest to ręczniak z dodatkiem radia globalnego, tudzież odbiornika KF-owego. Bo trzeba pamiętać, że również on ma odbiór stacji broadcastowych FM-owskich. Tyle. Działa. Polecam. Mimo wszystko polecam, bo ten ręczniak, ten kłaszynk ma tyle różnych feature'ów, że to naprawdę jest zakup warty wzięcia pod uwagę dla kogoś, kto lubi grzebać i lubi takie tematy. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnych. Cześć. Maria, tak? Jeżeli dobrze odebrałam, bo tu mamy pierwsze trzaski różowe. Zapomniałam, że to dzisiaj troszeczkę pogodowo mamy.